Przełożeni, starsi i uczeni bardzo dobrze zdiagnozowali, dlaczego apostołowie Piotr i Jan, którzy byli dla właśnie tej władzy ludźmi bardzo prostymi, z jakiego powodu oni są w swoim przepowiadaniu, ale także w swoim działaniu tak bardzo skuteczni. No bo jednak dokonało się uzdrowienie chromego od poczęcia, chromego od urodzenia. Oni określili to, co było tajemnicą apostołów, bardzo jasno. Imię Jezusa Chrystusa. Postanowili zabronić apostołom przemawiać w to imię. Oczywiście apostołowie się nie zgodzili, ale ci przełożeni wiedzieli, że tu nie chodzi jedynie o to imię, ale chodzi o obecność tego, który dysponował tym imieniem. Apostołowie, ogłaszając, że Jezus żyje, ogłaszali, że Jezus także pokonał wszelkie ograniczenia, po prostu zmartwychwstał. I ta prawda jest kluczowa do tego, żeby w dzisiejszych czasach, żeby ludzi przyprowadzić do Pana Boga. Wiara w zmartwychwstanie jest kluczowa. Głoszenie, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje, to jest prawdziwy kerygmat, czyli ogłaszanie radości, która pochodzi z obecności żywego Boga, który pokonał śmierć, piekło i szatana.